Cześć, dzisiaj Was witam z zupełnie innego miejsca. To jest ogród babci Oli. Fajne miejsce, już kiedyś tutaj nagrywałem jeden z moich filmów. Dziś chciałbym pociągnąć dalszy ciąg tematu z rowerami marki Ridley. Mam jeden tutaj taki model z sobą, jest to rower MTB. Powiem tak, że no bardzo atrakcyjnie on wygląda i cenowo, i jeżeli chodzi o jego wyposażenie, godny uwagi. Jest to rower godny polecenia na pierwsze starty i w ogóle na spróbowanie startów w MTB. Czy to dla starego, czy to dla młodego, dla niskiego i wysokiego, ponieważ są dostępne wszystkie rozmiary. Jeżeli chodzi o wielkość ram, zaczynające się od rozmiaru S, który jest tak naprawdę 15-calową ramą, poprzez MK17, LK19 i XLK21. Czyli nie ma czegoś takiego, że mały rozmiar i ma koło 27,5. Tutaj mały rozmiar ma też koło 29, tak jak ja też jeżdżę na takiej S-ce, która ma koło 29. Nie jestem zdyskryminowany ze względu na to, że lubię małe rozmiary ram. Powiedzmy, że mój wzrost mógłby być na rozmiarze M, ale jak mogę na ST, wolę mieć mniejszą ramę. Dużo kolarzy jeździ na rowerach, które by się wydawało są za małymi na nich, ponieważ jest to też sztywniejsze, lżejsze. A jeżeli to nie koliduje z, tak naprawdę z wydajnością, rezultatami, no to dlaczego mam jeździć na takim rowerze, który nie pasuje mi zupełnie. Przejdźmy do samego roweru. Przełączę sobie autoobrót. Zobaczcie sobie, jest to model Ridleya MTB na kole 29. To jest model Ignite lub Ignite Alu. Jeżeli chodzi o samą ramę, to jest aluminiowa, sama nazwa mówi aluminiowa, ale to jest rama hydroformowalna, cieniowana, potrójnie cieniowana, czyli w tych miejscach najmniej narażonych na przeciążenia jest tam najcieńsza ścianka, jeżeli chodzi o aluminium, dlatego jest dość lekka konstrukcja jak na ramy aluminiowe. Patrząc na ofertę różnych rowerów, to karbonowe rowery MTB potrafią ważyć 12-13 kg. To jest zbyt dużo jak na ceny, które każą sobie firmy zapłacić. Już nie mówię o innych rozwiązaniach czy o sprzęcie. Naprawdę udany model. Mnie osobiście się to podoba, wpadło w oko. I na dzień dzisiejszy też jest promocja od Ridleya na niego. Czyli za te pieniądze nie kupicie chyba tej klasy żadnego rowera. Chyba nie istnieje taki nawet na wyprzedaży internetowych. Jest 4790 zł. Przejdźmy do samego roweru. Przede wszystkim mówiłem już o ramie, o rozmiarach. Tutaj mam L-kę. Rama z dużymi prześwitami, jeżeli chodzi o tylną oponę. Tu jest opona na wyposażeniu 2,25, czyli zobaczcie, ile miejsca tutaj jeszcze zostaje na to błoto. Na dole, gdzie najwięcej się zawsze zbiera, naprawdę duży prześwit, są trudno mi pokazać to z telefonu, ale tam jest przynajmniej centymetr miejsca z jednej i z drugiej strony, jeżeli chodzi o tylny widelec. I tu dość duży prześwit jest, gdzie opony 2.0 zamontowane w niektórych rowerach już mają problem, jeżeli jest błoto i są tak bardzo blisko ramy, gdzie widać to, że wytarty jest tylny widelec, ponieważ to błoto trze. Ale nie będę zagłębiał się w ten temat innych rowerów, tylko skupię się na tym, co tutaj jest godne uwagi. Godne uwagi jest tu osprzęt SRAMA, igla, i tak naprawdę mało firm zwraca uwagę na takie szczegóły, jak tutaj jest support SRAMowski DAB, pod system DABA, chodzi to o grubość osi, mechanizm korbowy SX-a, kompletna grupa SRAMowska, łańcuch igla, kaseta igla SRAMowska, nie żadne Sunrace i łańcuchy KMC włożone, bo takie mieszanki są
Tutaj nawet mamy hamulce SRAM-a. Nie każdy je lubi, bo nie potrafi sobie sam przy nich zrobić, ale jak trafia rower do serwisu, to nie ma znaczenia, czy to będzie tak jak u mnie, czy to jest hamulec SRAM-owski, czy to jest Shimanowski. Koszt przelania odpowietrzenia jest ten sam. My w serwisie nie mamy z tym problemu. Tarcze też SRAM-owskie, Centerline'a 160, to też jest bardzo wytrzymała tarcza. Uważam, że od tych Shimano Istechów jest o wiele wytrzymalsza. Już nie mówię, że inne firmy wkładają do rowerów jakieś tarcze, które palcem lekko dotkniemy, jest krzywa. Tutaj są kompletne grupy SRAM-a przy wszystkich modelach. Jeżeli chodzi o fajna możliwość jest, jeżeli chodzi o ramę jeszcze, bo dużo ram jest dyskwalifikowanych już, aby zamontować sobie z przodu przerzutkę i zmienić na dwutarczowy system. Tutaj normalnie możemy, mamy tutaj dziurę, z której może wyjść linka do przerzutki. Mamy tutaj też dziurę, gdzie możemy sobie wprowadzić sztycę z droperem, czyli dropera. Zobaczcie sobie, dobrze to wszystko wygląda. Pancerze wchodzą w ramę, schowane są, stery taperowane, FSA. Jeżeli chodzi o osprzęt, czyli sztyca, wspornik, kierownica, to jest Forza. Zapamiętajcie sobie, dobre komponenty, dobrej jakości. Amortyzator, zobaczcie sobie, RockShox Judy, powietrzny, z przodu tarcza 180. Ten Judy ma też manetkę blokady, także to też często w tych pieniążkach to mamy santury jakieś z blokadą przy goleniu. Już nie mówię o santurach jakichś lepszych, tylko takie jakieś podstawowe. Co tu można jeszcze o nim powiedzieć? Siodło Sella Italia z serii X, bardzo popularne siodło. Teraz siodła w tym kształcie są wkładane do wszelkich rowerów, szosowe, gravelowe, i Fizik takie siodła zaczął robić, i Bond Rager Specialized. Jeżeli chodzi o opony, tutaj mamy opony zwijane z firmy Vittoria, też dobrej jakości opony. Bardzo model, ja na nie mówię bardzo, dobre na trudne warunki, bo to jest opona stworzona do jazdy w trudnym terenie. Ona potrafi wiele wybaczyć. Ta opona nie będzie się ślizgała, zapychała na błocie. Naprawdę super sprawa. Felgi tu są oznaczone jako Ridleyowskie, ale pewnie Rigida, jak wolicie, robi dla nich te felgi pewnie, bo też chyba z Belgii firma pochodzi. No i piasty, jeżeli chodzi o piasty na łożyskach maszynowych, cztery maszynowe łożyska z tyłu, z przodu dwa, mocowanie na 6 śrub, z tyłu na boosta, prawdziwego boosta 148 na 12 mm, żadne takie boosty, gdzie pseudo boosty 141 mm, tak to firmy bardzo znane z napisami do ziemi na ramach mają takie, i zwykły zamykacz to naprawdę jest nieporozumienie. Rowerze na kole 29. No i z przodu mamy ośkę 15x110, czyli boost. Tak jak to wszystko obowiązuje w dzisiejszych standardach, jeżeli chodzi o rowery. Naprawdę jak ktoś chce zacząć przygodę ze ściganiem, czy w maratonach, czy MTB, to na pierwszy strzał taki rower to jest naprawdę idealny. Nie przepłacamy, czy to będzie, tak jak powiedziałem, jakiś młodzik, junior młodszy, czy ktoś dorosły, kto chce zobaczyć, jak się jeździ w terenie, jak się ściga, jak się rywalizuje, to naprawdę świetny rower, a w ogóle do jazdy w terenie. Mówię dlatego, że kiedyś tam robiłem filmy na temat uniwersalności jednej zębatki, czy dwóch zębatek. Cały czas uważam, że dwie zębatki z przodu przy góralu, z tyłu może być 10 czy 11, jest bardziej uniwersalny niż taki.
takie rowery to są tak naprawdę stworzone do jazdy w terenie, dlatego z tyłu mają zębatkę 52 zęby, tutaj z przodu w standardzie jest 32, można większą założyć jak ktoś chce, jest wiele ram tak zrobionych, gdzie nie można większej niż 32 zęby wsadzić, choć czasem i 32 jest przy samej ramie, to koliduje wszystko, tutaj można sobie o wiele większą zębatkę włożyć, zobaczcie, jest tu zapasu a zapasu, gdzie pewnie 38 mi by weszło, jak ktoś chciał. Także to jest propozycja na kolejne chyba dwa tygodnie, ponieważ jeżeli chodzi o tak dobrą cenę, chyba do końca września będzie obowiązywała, naprawdę warto zainteresować się w ogóle tą firmą. Firma tak naprawdę premium, bardzo mało znana, nie jest tak reklamowana jak inne firmy, i które mają o wiele droższe rowery, ale zdaje się, że wy płacicie w cenie roweru za te reklamy, które są wszędzie, w testach, w reklamach, w telewizji, w gazetach, wszystkich branżowych, ci wszyscy ambasadorzy, którzy jeżdżą na najdroższych rowerach, właśnie tych prestiżowych, bardziej prestiżowych marek, wy płacicie im tak naprawdę za te rowery, na których jeżdżą, w cenie właśnie, która jest o wiele zawyżona. No wiadomo, że nic za darmo nie jest, to tak jak to w polityce, że rządzący mówią, że coś nam dają, ale to przecież oni nie dają nam od siebie, tylko zabierając nam. Tak samo tutaj jest, kupując rower o wiele droższy, na którym jeżdżą znani ambasadorzy i reklamuje się dobrze, to tak naprawdę sami płacimy, płacicie, bo ja też nieraz tak kupowałem, nie wiedząc, nie myśląc nawet o tym, przepłacając za pewne rzeczy, tak naprawdę sponsoruję ja rowery tym, którzy dostają za darmo od firmy, żeby się dobrze pokazać, żeby to wizerunek dobrze wyglądał, gdzie znane osoby właśnie są ambasadorami, później się tworzą reklamy na Instagramach, na Facebookach, na YouTubie, a to wszystko jest opłacane i tak naprawdę ktoś za to musi zapłacić, wiadomo kto, klient, ten, który kupuje rower, gdzie ceny są na dzień dzisiejszy mocno zawyżone. Myślę, że to wszystko się unormuje w najbliższych 2 latach, że ceny wrócą do takich, które były przed pandemią. A jeżeli byście chcieli Ridleya, model, o którym mówiłem, no to wystarczy napisać do mnie i naprawdę jest to dobra propozycja, ponieważ do końca miesiąca będzie taka cena obowiązywała na ten rower, co naprawdę rozbierając sobie na części, licząc ile co uważam, że nie lada gratka taki rower, a tak naprawdę nie myślcie, że jak nie ma go na reklamach, to że jest gorszy, mało znany, naprawdę ma ramę o wiele lepszą od rowerów, które są 2 razy droższe na polskim rynku i idziecie w ciemno kupować, a to czeka na tak naprawdę osoby, które chcą mieć coś innego i te, które nie sugerują się reklamami i tym, czym sąsiad jeździ, czy ktoś tam znany z mediów społecznościowych. A ja w najbliższych filmach postaram się coś nagrać o oświetleniach, bo dzień się skróca, i też wrzucę jakiś film o GPS-ach. Trafiło się mi coś pod rękę ciekawego w dobrej cenie, muszę się jeszcze zapoznać z nimi, mam 2 sztuki, które testuję, i nagram coś o GPS-ach, naprawdę budżetowych, pod kątem turystyki czy też trenowania. A ja tak naprawdę pozdrawiam was serdecznie, dziękując za wszystkie komentarze, subskrypcje i do zobaczenia, do usłyszenia.